Wybuchło powstanie. Jan Nowak-Jeziorański prowadził powstańczą radiostację Błyskawica, a Greta była jedną z najlepszych łączniczek. Pobrali się w zrujnowanej kaplicy przy ulicy Wilczej. Cała uroczystość trwała kilka minut. Na koniec uroczystości rozległ się ryk krowy, czy też szafy, jak to nazywano w powstaniu. Moździerza zaczął się ostrzał i ktoś zażartował, że to był taki powstańczy marsz Mendelssohna. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj znów Powstanie Warszawskie, a właściwie miłość w Powstaniu Warszawskim. Opowiem o Janu Nowaku-Jeziorańskim, o jego wielkiej miłości i małżeństwie i że to nie było tak ładnie, jak przedstawiano w prasie czy we wspomnieniach. Oj, działo się, działo się. Jan Jeziorański, pseudonim Jan Nowak, pochodził z Warszawy, ale studia ukończył na ekonomii w Poznaniu. W kampanii wrześniowej dzielnie walczył i dostał się do niewoli, z której uciekł razem z pewnym młodym działaczem PPS, Józefem Cyrankiewiczem. Historia bywa czasem ironiczna. Ktoś by przypuszczał, że za kilka lat jeden z panów będzie premierem PRL, a drugi szefem sekcji polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa i będą się bardzo nienawidzili. Jeziorański wrócił do Warszawy, działał w AK i wtedy poznał Jadwigę Wolską, pseudonim Greta. Zakochał się w niej i zaczęli planować małżeństwo. Wybuchło powstanie. Jan Nowak-Jeziorański prowadził powstańczą radiostację Błyskawica, a Greta była jedną z najlepszych łączniczek. 16 sierpnia zginęła młodsza siostra Grety, Jula, i wtedy postanowili nie czekać, tylko wziąć ślub natychmiast. Pobrali się w zrujnowanej kaplicy przy ulicy Wilczej. Cała uroczystość trwała kilka minut. Greta załatwiła 2 miedziane kółka za 2 konserwy, natomiast Jeziorański wypatrzył gdzieś na jakimś zrujnowanym balkonie petunię i przyniósł je na ślub. Na koniec uroczystości rozległ się ryk krowy, czy też szafy, jak to nazywano w powstaniu. Moździerza zaczął się ostrzał i ktoś zażartował, że to był taki powstańczy marsz Mendelssohna. Liczyli, że ich małżeństwo będzie trwało najwyżej kilka tygodni, aż któryś z nich zginie. Jednak oboje przeżyli i po upadku powstania przedostali się na zachód. Byli razem przez 55 lat. Ale czy byli szczęśliwi? No, chyba nie do końca. Jeziorański został w 1951 rokiem szefem rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, natomiast nie zatrudnił tam swojej żony. Zatrudnił żony wszystkich kolegów, natomiast uważał, że sam zarabia tak dużo, że potrafi utrzymać ich oboje, a trzeba też dać żyć innym. Być może, natomiast faktycznie Greta była jego prywatną sekretarką, tyle że bez etatu. Poza tym Jeziorański był typem dominatora domowego, w domu nie robił nic. Nawet jak na śniadanie jadał połówkę grejpfruta, to oczywiście Greta musiała go mu przeciąć. Wprawdzie była wobec niego całkowicie lojalna, ale chyba trochę przesadzała, bo chcąc wzmocnić go psychicznie, wmawiała mu, że jest połączeniem Leonarda da Vinci z Einsteinem. Co gorsza, Jeziorański w to wierzył, ale żona chyba nie powinna takich rzeczy mówić mężowi. Cóż, na ten temat akurat nie mam zdania. Nie mieli dzieci, a Jeziorańskiego całkowicie pochłaniała praca. Co gorsza, okazał się wyjątkowo kutwą i on zawsze był elegancko, świetnie ubrany, a Greta chodziła raczej w powyciąganych swetrach. Był tak oszczędny, że w późniejszych czasach odmówił nawet kupienia jej komputera, a przecież Greta spisywała z taśmy jego artykuły i książki i raczej ten sprzęt by się jej przydał lepiej niż jakaś stara maszyna do pisania. Nie pomógł jej też w organizacji wystaw fotograficznych, gdyż żona zajmowała się fotografią artystyczną. Warto też pamiętać, że w tekstach Jeziorańskiego, które redagowała, spisywała Greta, nanosiła wiele zmian, które on akceptował i tak naprawdę była ich współautorką. Tyle, że ona zawsze pozostawała w cieniu, nigdy nie pchała się na afisz, zawsze uznawała prymat swojego męża. Raz tylko doznała sporej satysfakcji, kiedy na jakiejś polonijnej imprezie fetowano Jeziorańskiego, to Jan Karski powiedział, że jej zasługi są równe zasługom męża i zaprosił ją na scenę. Jadwiga Jeziorańska zmarła w 1999 roku, a niebawem jej mąż, właściwie wdowiec, zatrudnił nową sekretarkę. Była to osoba innych czasów, używała oczywiście komputera, ale nie bez powodu od tej pory Jeziorański już właściwie niczego nie napisał. Brakowało mu Grety, jej pomocy, której tak właściwie chyba nigdy nie doceniał.
Myślę, że docenił ją dopiero po śmierci. Natomiast cała ta sytuacja, cała ta historia jest potwierdzeniem tezy, że za wielkimi osiągnięciami mężczyzn z reguły stoją ich partnerki. Jeziorański zmarł w 2005 roku i został pochowany w Warszawie, natomiast Greta spoczęła u boku rodziców w Krakowie. Też chyba nie był to przypadek. Więcej takich historii w mojej książce Miłość w powstaniu warszawskiej. Naprawdę szczerze zachęcam. Natomiast jeżeli Wam się podobało, lajkujcie i subskrybujcie. Nowy odcinek zawsze w sobotę w południe. Zapraszam. Hej!